Witam serdecznie, nazywam się Wiatr Mateusz, jestem starszym ratownikiem, ratownikiem zawodowym grupy krynickiej GOPR. No i nagrywamy program przygotowujący nas do zimy. Będziemy opowiadać o zimie, o niebezpieczeństwach gór, o tych zagrożeniach, które nas czekają i o tej naszej pracy w zimie, jak ona wygląda. Górskie pogotowie to, jak sama nazwa wskazuje, ochotnicy, ale również ratownicy zawodowi. Na dzień dzisiejszy w grupie krynickiej GOPR mamy 15 ratowników zawodowych związanych umową o pracę z ratownictwem, z GOPR-em. Natomiast reszta to ochotnicy, ci ochotnicy nas wspomagają. A jest w czym wspomagać, bo tej pracy w zimie jest sporo. Dochodzą nam stoki narciarskie, dochodzą nam zabezpieczenia stoków narciarskich poza ratownictwem w górach, także jest naprawdę dużo. Tylko trzeba wspomnieć, że zgodnie z ustawą, która weszła w 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach, a także na zorganizowanych terenach narciarskich, nastąpił taki podział na ratownictwo narciarskie, a także ratownictwo górskie. Ratownictwo narciarskie, tak zwane przywyciągowe, jest to ratownictwo, które zleca nam gestor wyciągu, właściciel wyciągu jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na stoku narciarskim, nawet na najmniejszym, na każdym stoku narciarskim właściciel takiego stoku musi zapewnić profesjonalną obsługę medyczną, która będzie czuwała nad bezpieczeństwem. Mogą być to ratownicy górscy, ratownicy GOPR po podpisaniu specjalnej umowy, bądź jest to pracownik kolei, pracownik danej stacji, czy inna firma, która jest wcześniej przeszkolona przez Górskie Pogotowie lub Tatrzańskie Pogotowie. My takie szkolenia rokrocznie robimy. No i dlatego też dochodzi nam pracy, dlatego że takie największe stacje narciarskie tutaj w regionie podpisują umowę z nami, z GOPR-em i my jako działalność komercyjną wykonujemy tą dodatkową działalność na stokach narciarskich. Zatrudniamy ratowników sezonowych, wspieramy się ratownikami, ochotnikami, no i pomagamy przy nieszczęśliwych wypadkach na nartach. Na nartach, na snowboardzie, na stokach narciarskich, a niestety tych wypadków jest bardzo dużo. Tych wypadków jest bardzo dużo na stokach. Głównie są to wypadki, są to urazy kończyn dolnych, kończyn górnych, złamania, zwichnięcia, ale niestety w ostatnich latach zauważamy, że jest coraz więcej ciężkich wypadków, ciężkich urazów kręgosłupów, ciężkich urazów głowy, ciężkich potłuczeń. Z czym jest to związane? Przede wszystkim z coraz większą dostępnością sprzętu. Ludzie nawet nie do końca potrafiący dobrze jeździć mogą iść do sklepu, kupić naprawdę dobry, wymagający sprzęt i ten sprzęt, że tak brzydko powiem, kolokwialnie ponosi. No i dochodzi do wypadków. Coraz więcej zauważamy zderzeń narciarzy, snowboardzistów i w wyniku tych zderzeń dochodzi do bardzo ciężkich urazów. Także zimą dochodzi nam taki poligon narciarski, jak my to mówimy, i wtedy te wypadki bardzo często, bardzo dużo na tych zabezpieczanych przez nas stokach. Natomiast ratownictwo górskie, tym czym się zajmujemy na co dzień przez cały rok, na to, na co dostajemy pieniążki z państwa, to jest zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców gór i turystów przebywających na obszarach górskich. I tutaj ten zakres tych akcji, zakres tego naszego działania jest bardzo szeroki. Od pomocy turystom. To wszystko zależy od tego, jaki mamy dany etap zimy. Jeżeli jest to taka delikatna zima, szlaki są wyrodzone, początek zimy, końcówka zimy, wyrodzone szlaki, no to wtedy najczęściej, wiadomo, dochodzi do urazów kończyn dolnych, kończyn górnych, też złamania w wyniku poślizgnięcia, kłopoty z zejściem z danego szlaku. Natomiast jeżeli już dochodzi opad śniegu, przychodzi taka fajna zima, jak to my naprawdę tą zimę lubimy, z dużymi opadami, no to coraz więcej pojawia się zabłądzeń w wyniku na przykład tego, że szlaki są zasypane, nie wiemy dokładnie gdzie iść, nieprzetarte szlaki, zabłądzeń, braków, ludzie nie docierają do schronisk, do miejsc docelowych, do których chcą dotrzeć, tak? Takie częste wezwania, na przykład grupa, ekipa wyszła z punktu A do punktu B, powiedzmy z Cyrli na Łabowską Halę, ale niestety nie była przygotowana na to, że są tak ciężkie warunki, że nie mają na tyle sprzętu, nie mają odpowiednich nart, odpowiednich rakiet i w tym śniegu trzeba brodzić. No i się okazuje, że to jest ponad siły. Trzeba zostawić w pewnym momencie plecaki, trzeba zostawić sprzęt i trzeba samemu brodzić w śniegu po pachy. Okazuje się, że nie dajemy rady, musimy wezwać pomoc. No i wtedy nasi ratownicy muszą być w gotowości, muszą do takich ludzi dotrzeć, zewakuować ich, udzielić im pomocy. To jest taka typowa akcja górska, którą my, no nie powiem brzydko, że lubimy, ale to jest taka akcja, do której się zawsze przygotowujemy do takich działań w typowo śnieżnych warunkach. Ale też taka codzienność, to jest pomoc na co dzień mieszkańców przysiłków górskich. Okolice Krynicy, okolice Piwniczej, nasze górskie tereny, to jest bardzo dużo przysiłków,
w których mieszkańcy, jeżeli nasypie dużo śniegu, mają problem z dotarciem do własnych domostw, karetka to już w ogóle nie może dojechać, czy inne służby mają problem z dotarciem. I tam wkraczamy my, zawsze sobie proszenie o pomoc w dotarciu pogotowiu, czy w dotarciu innych służb do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, a nawet w takich codziennych sprawach, jeżeli są duże opady śniegu, czasami trzeba dostarczyć leki, czasami trzeba zwieźć taką osobę do lekarza, do szpitala na jakieś badania i wtedy pomagamy. Także jesteśmy dla turystów, dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, ale także jesteśmy dla mieszkańców, dla tych, którzy tutaj mieszkają i na co dzień muszą zmagać się z tymi, no nie powiem, uciążliwościami zimy, tak? Zimą góry robią się bardzo niebezpieczne i musimy o tym pamiętać, nie lekceważymy ich. Nieważne, czy są to wysokie góry, tak jak nasze najwyższe w Polsce Tatry, czy inne pasma górskie, czy nasze Beskidy, gdzie stosunkowo niewielkie, natomiast też stwarzają duże zagrożenie i musimy o tym bardzo pamiętać, bo najważniejsza jest pokora i taki szacunek do gór, bo nawet niskie góry czasami, no niestety, przychodzi nam, że tak powiem, zbierać to śmiertelne żniwo i no, zdarza się, że ktoś nie dotrze, kogoś te góry przerosły. Także te niebezpieczeństwa szczególnie dochodzą zimą, tak? Kiedy są duże opady śniegu, kiedy te szlaki są zawiane, kiedy często nie wiemy, dokąd się poruszać, kiedy dzień jest krótki, kiedy przychodzi krótki dzień, planujemy troszeczkę źle tą wycieczkę, nie mamy odpowiedniego przygotowania. No i teraz co się dzieje? Przychodzi noc, przychodzi zmrok, nie mamy latarki, gdzie się poruszać, gdzie dojść, nie wiemy tego. Jeżeli nawet znamy ten szlak, którym chodziliśmy powiedzmy trzykrotnie latem, to zimą on zupełnie się zmienia, zupełnie możemy się nie spodziewać, jak on idzie zimą, możemy nie znaleźć ścieżki odpowiedniej, którą byśmy chcieli. Tak samo czasu przejścia, jeżeli latem mamy czas przejścia od punktu A do punktu B, powiedzmy 3-4 godziny, to zimą ten czas może się wydłużyć kilkukrotnie, nawet 3-4-krotnie, jeżeli oczywiście nie jesteśmy odpowiednio przygotowani, tak? A jakie jest to przygotowanie zimą? Wychodząc zimą na szlak, no musimy przede wszystkim, czy to jest nasz szlak, czy to jest wyjście na narty, do każdej takiej aktywności zimowej musimy się odpowiednio przygotować fizycznie i kondycyjnie. Także pamiętajmy o tym, żeby nie wybierać się zza biurka, od razu stawać i pójdę, zdobędę jakiś tam szczyt, czy od razu cały dzień spędzę na nartach, bo nasz organizm wtedy nam może odmówić posłuszeństwa, nie być na to przygotowany. Na wycieczkę w góry przygotowujemy się wcześniej. Planujemy trasę, planujemy czas przejścia, planujemy wyjście awaryjne, czyli jeżeli byśmy jednak się okazało, szli troszeczkę za długo, czy mamy gdzie się zatrzymać, czy jest jakieś schronisko po drodze, czy mamy zejście awaryjne, tak? Zastanie nas wcześniej zmrok, zrobi nam się wcześniej zimno, będziemy chcieli wcześniej skończyć naszą wycieczkę, czy będziemy mieli gdzie z tego szlaku zejść, czy są jakieś zejścia awaryjne w doliny. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ale także techniczne, czyli odpowiedni sprzęt w plecaku, odpowiedni ubiór, ubiór na cebulkę, zawsze o tym pamiętamy. Warto się ubrać na cebulkę, dlatego że podchodząc, czy to w sprzęcie odpowiednim, w nartach skiturowych, czy w rakietach, czy nawet pieszo w zimie pod górę, wiadomo, że bardziej się zgrzejemy, spocimy się. Dlatego wtedy troszeczkę warto się rozebrać. Ale już wychodząc na górę, gdzie będzie wiało, gdzie będzie troszkę zimniej, no to żeby się nie schłodzić zbyt szybko, musimy się od razu ubrać. Także odpowiedni ubiór, zapasowy ubiór, zapasowe skarpetki, zapasowe rękawiczki. O tym bardzo warto pamiętać, zapasowa czapka, jak się spocimy, też żeby ją można było przebrać. Sprzęt zimowy. Jeżeli te warunki pozwalają, oczywiście możemy iść w butach, możemy iść z kijkami trekkingowymi i ważne, że jeżeli tego śniegu jest trochę więcej, żeby te kijki treningowe miały duże talerzyki. Raczki, jeżeli pojawia się, robi się ślisko, warto mieć ze sobą raczki w plecaku, które będziemy mogli założyć, ale jeżeli dochodzi duży opad śniegu, jeżeli tego śniegu pojawia się więcej, warto mieć ze sobą albo rakiety śnieżne, albo narty skiturowe, narty biegowe. Coś, co pozwoli nam, abyśmy się w tym śniegu nie zapadali, tak? Czyli taka prawdziwa turystyka zimowa. Co jeszcze potrzebujemy? Odpowiednio wyposażony plecak, coś do jedzenia. Coś do jedzenia, coś bardzo energetycznego jest ważne, dlatego że jeżeli nam braknie sił, żeby było czym tą energię uzupełnić. Ciepła herbata w termosie, myślę, że to jest taka podstawa. Coś do przekąszenia, coś na zmianę, mapa. Kompas, GPS, ale pamiętajmy, nawet jak mamy mapę, nawet jak mamy super mapę wgraną z aplikacją w telefonie, warto mieć ze sobą normalną, tradycyjną mapę z kompasem. No bo wiadomo, telefon zawsze może zawieść, GPS może zawieść, a tradycyjny papier z przewodnikiem nas nie zawiedzie. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim latarkę. Pamiętajmy o tym, że zimą
dzień jest krótszy, bardzo szybko robi się ciemno i my mamy dość dużo takich zdarzeń niestety, kiedy turysta wyszedł na szlak, pora taka jak teraz zimowa, o godzinie 16 już jest ciemno, o godzinie 18 zgłoszenie, no wie pan, bo idę tu i tu, niestety pogubiłam się, nie wiem jak dotrzeć, no a czy ma pan pani latarkę? No mam w telefonie, ale zaraz mi się rozładuje. Pamiętajmy, latarka w telefonie nie jest dla nas latarką w górach. Musimy mieć ze sobą odpowiednią latarkę, najlepiej jeżeli to jest latarka czołowa, która będzie nam pozwalała iść, trzymać w rękach kijki, a pole przed nami będzie oświetlane. Także latem, zimą pamiętajmy o latarce, żeby ta latarka zawsze była, zapasowe baterie. No i najważniejsze, telefon. Telefon komórkowy z naładowaną baterią. Możemy mieć też powerbanka, bardzo fajnie by było, no bo jeżeli tą baterię, dajmy na to, mamy już słabą, ten telefon już jest wiekowy, no to może przy zimnych, niskich temperaturach bardzo szybko się wyczerpać. Także fajnie mieć ze sobą powerbanka. A co w tym telefonie? W telefonie zapisany numer ratunkowy w górach, jest to numer 601 100 300 bądź 985, a także aplikacja Ratunek. Aplikacja Ratunek jest to taka aplikacja, którą jeżeli mamy zainstalowaną w telefonie, wciskając 3 razy, zdarzy nam się jakieś zagrożenie, mamy wypadek w górach, naszliśmy na wypadek, napotkaliśmy jakiś wypadek, potrzebujemy pomocy, wciskając 3 razy na ekranie telefonu dany przycisk w aplikacji, ta aplikacja łączy nas bezpośrednio z najbliższą stacją ratunkową GOPR, ale także ratownikowi dyżurnemu wyświetla się na mapie nasze położenie. Także możemy sobie wyobrazić, jak to bardzo ułatwia ratownikom dotarcie. Nie muszą poszukiwać, nie muszą dopytywać się, gdzie ta osoba jest, skąd wyszła, gdzie szła, domyślać się i wysyłać bardzo dużej liczby osób, tylko już mogą wysłać zespół ludzi w dane miejsce. Bardzo naprawdę to ułatwia. No oczywiście dalszą podstawą jest apteczka, odpowiednio wyposażona. No i też zależy, w jakie pasmo górskie będziemy szli, tak? Jeżeli idziemy w niższe góry, to tak jak mówiłem, raczki, kijki trekkingowe, ale jeżeli są to wysokie góry, jak będziemy chcieli iść gdzieś dalej, Tatry na przykład, no to już wtedy raki, czekan, odpowiednie wyposażenie. Ale do takiej wycieczki musimy się, tak jak mówiłem, przygotować merytorycznie, wiedzieć co, gdzie, w jaki region ze sobą zabrać. Zimą, nie tylko zimą, musimy zawsze pamiętać o sprawdzeniu prognozy pogody, tak? I to najlepiej z kilku niezależnych źródeł. Żeby nie wybierać się w ciemno w góry, sprawdzamy, jaka jest pogoda, jaka ma być ta pogoda w okresie naszej wycieczki, kiedy ostatni raz były opady atmosferyczne, zapoznajemy się z komunikatami GOPR i TOPR, a także zapoznajemy się z komunikatami lawinowymi, jeżeli wybieramy się w tereny zagrożone lawinowo. U nas są to Tatry, Karkonosze, Bieszczady czy niektóre części Beskidu. Trzeba się nawet z tymi komunikatami lawinowymi i pogodowymi zapoznać. Na dzień dzisiejszy dysponujemy bardzo dobrym sprzętem, również dzięki sponsorom, dzięki dotacjom, na przykład z Urzędu Marszałkowskiego dysponujemy skuterami, dysponujemy kładami na gąsienicach. Jest to wszystko, co nam pomoże w dotarciu do poszkodowanego, ale musimy pamiętać o jednym. Bardzo dobry sprzęt, dobre skutery, dobre kłady, drony nowoczesne, latarki, to wszystko nie zastąpi ludzi, nie zastąpi człowieka odpowiednio wyszkolonego. Bo nawet mocną zimą są miejsca, gdzie skuter dojedzie i stanie. Kład na gąsienicach dojedzie i stanie. Dalej tylko zostają ratownicy, ludzie na nartach turowych, ludzie na rakietach, którzy będą musieli dotrzeć do tego poszkodowanego, udzielić mu pomocy, a następnie wrócić z tym poszkodowanym do miejsca, gdzie ten sprzęt pozostał. Także dobrze wyszkoleni ludzie, też zachęcamy wszystkich młodych ludzi, którzy mają ochotę pomóc w górach, kochają góry, kochają pomagać, do wstępowania w nasze szeregi. Na pewno wiosną tego roku, jak co roku zresztą, odbędą się egzaminy wstępne na kandydatów do Górskiego Pogotowia Ratunkowego, na kandydatów na ratowników. Będziemy o tym informowali, myślę, dlatego będziemy zachęcali. Warto się zastanowić, warto przyjść wcześniej, zapoznać się, porozmawiać, jak to wygląda. I tak jak mówiłem, zapraszamy. Bardzo naszą taką dużą działką ratownictwa są poszukiwania. Są poszukiwania ludzi zaginionych w górach, w lawinach. I tutaj pomocne, bardzo pomocne, wręcz wykonujące nieobliczalną pracę są psy ratownicze. I za chwilę o tych psach ratowniczych, o szkoleniu tych psów, o pracy tych piesków opowie mój kolega Mariusz Liana. Starszy ratownik, przewodnik, od wielu lat przewodnik psa, który o tych psach wie najwięcej.
Chciałbym Państwu pokrótce przedstawić rolę psów ratowniczych w naszej działalności, w naszej organizacji. Podstawowym zadaniem psów poszukiwawczych, jak sama nazwa mówi, są poszukiwania. Bardzo często ludzie kojarzą psy ratownicze GOPR-u z psami lawinowymi. To jest troszeczkę takie bardzo ogólnikowe określenie, ponieważ nasze psy szukają w każdych warunkach, począwszy właśnie od terenu otwartego, czyli tak jak tutaj się znajdujemy, poprzez lawiny, gruzy, strumienie gruntowe, nawet szukają czasem pod ziemią. Robimy takie treningi, szukają również osób martwych na wodzie, osoby, które są pod wodą. Także ten wachlarz naszej działalności jest bardzo obszerny. Dlaczego tak jest? Ponieważ w górach mamy wszystkie warunki. Nigdy nie możemy się spodziewać tego, w jakich warunkach zostaniemy poproszeni o pracę, ponieważ w tych górach jest, począwszy od lawin, poprzez gruzy, bardzo często spotykamy się w terenie przeszukania z jakimś starym budynkiem opuszczonym, który jest zawalony. Są różnego rodzaju zawaliska naturalne, więc te psy muszą być przygotowane do pracy w każdych warunkach. W grupie Krynickiej na tą chwilę szkolą się 4 pieski. Dwa psy, można powiedzieć, że są na etapie takim, które pozwolą im prowadzić akcje poszukiwawcze. Jeden pies, Atena, który jest psem doświadczonym, skończyła już 8 lat, zaczęła 9 rok. Ma specjalizację lawinową i terenu otwartego, również szuka zwłok. Freja, najmłodszy nabytek, ma 5 miesięcy, jak widać jest niesforna, wszystko ją rozprasza. Jest to owczarek belgijski, również będzie szkolona do tych wszystkich specjalności, o których wspomniałem. Te dwa pozostałe pieski to jest również chocki pies, tak jak Atena, Goldie i owczarek niemiecki Boa. Ogółem w całym GOPR-ze mamy około 20 psów poszukiwawczych i tak naprawdę wszystkie te pieski szkolą się do tych wszystkich specjalności, o których mówiłem. Te wszystkie szkolenia nie mogłyby się odbyć bez ogromnego wsparcia, którego nam udziela sieć sklepów Maxi Zoo. Przy okazji chciałbym Państwa zachęcić do tego, aby nas wesprzeć. Jest to bardzo ciekawa akcja. Zakupujemy bransoletkę za 10 zł, który cały koszt przekazany jest na naszą organizację. I dzięki tym pieniążkom możemy się szkolić. Dzięki tym pieniążkom nasze psy mają opiekę weterynaryjną i dzięki tym pieniążkom możemy zakupywać różnego rodzaju sprzęt potrzebny zarówno dla psów, jak i dla nas. Pokażę Państwu trening. Jeden z wielu treningów, które wykonuję, staram się je robić 3 razy dziennie. Ten trening ma za zadanie przygotować psa do chodzenia przy nodze. Na początku zaczynamy to robić od targetowania środka dłoni. Zadaniem psa będzie wsadzenie swojego pyska w to miejsce. Jak już wytargetujemy to na tyle, że pies będzie to robił automatycznie, będziemy mogli psem sterować. Dzięki temu będziemy mogli sobie prowadzić psa przy lewej, przy prawej nodze, między nogami. Tak naprawdę pies wszystko będzie robił automatycznie, bez z naszej strony żadnej ingerencji, czyli nie będziemy psa do niczego zmuszać. Pies sam to zrobi. Nie używamy w tym momencie żadnej kolczatki, żadnego przymusu. Piesek sam to robi, bez żadnej komendy. W momencie, kiedy pies to robi automatycznie, podkładamy dopiero komendę. Zademonstruję to Państwu. Freja! Kliker to jest sygnał do nagrody. Zrobiła dobrze. Klikamy, nagradzamy psa, zmieniamy rękę. Znowu nagroda. Jeszcze raz. Przed każdym treningiem robimy taką małą rozgrzewkę, żeby piesek wiedział, o co chodzi. W różnych pozycjach tą rękę układamy. Często te ćwiczenia musimy przerywać w innym momencie, nie zawsze w tej samej pozycji, czyli nie zawsze na siad, nie zawsze na waruj, czasem w marszu.
chodzenie pomiędzy nogami. I znowu nagroda. Robimy kilka takich powtórzeń, żeby psu się nie znudziło. Zadaniem psa będzie wejście łapami na klaklaka i obejście pachołka. Tu już wykonał ładnie ćwiczenie. Jeszcze raz. I znowu nagroda. I kończymy. Jak wychodzi nam coś fajnie, nie przedłużamy, nie próbujemy czegoś poprawić, tylko ten najlepszy moment przerywamy, żeby ona wiedziała, że o to nam chodziło. Dziękuję bardzo wszystkim. Chciałbym życzyć spokojnej, bezpiecznej, pięknej zimy, aby nam ta zima dopisała jak najbardziej, żebyśmy mogli korzystać ze stoków narciarskich, z gór, z wszystkich dobrodziejstw, które nam ten teren daje. Ale przede wszystkim pamiętajmy, bezpiecznie, bezpiecznie i rozważnie. Kiedyś było takie hasło góry dla rozważnych i tego się trzymajmy. Bezpieczeństwo, rozwaga, myślmy o tym, co robimy. Dziękuję bardzo.